Krystian Pudzianowski, już jesteśmy, można powiedzieć, w przygotowaniu do walki. Można w zasadzie ujawnić tą tajemnicę. Dzień dobry, Krystian. Cześć, witam serdecznie. No można ujawnić, no to nie ma nic do ukrycia. Znalazł się przeciwnik chętny, który rzucił rękawicę, ja podniosłem. Także świat należy do odważnych, a chcę już wrócić z powrotem do klatki, także ciągnie mnie. Także no robimy, no co, będzie fajna walka, fajna zabawa, także ja czekam już na to. Rozmawiałem z Arbim Szamajewem, rozmawiałem też z twoim trenerem Anzorem i oni twierdzą, że wszystko idzie ku dobremu, że sparingi troszeczkę lepsze, troszeczkę więcej pracowałeś i troszkę lepiej ci wychodzą. Taka jest ich opinia, prawda? Tak, przeniosłem się na grupę zawodową, także już trenuję z chłopakami tutaj z grupy zawodowej, także jest ciężej, ale to właśnie o to chodzi, żeby dojeżdżali na treningach, bo później ma to zaowocować w walce. Wcześniej robiliśmy trochę lżej, no bo nie oszukujmy się, trochę byłem pościągany, kontuzjowany, to ciężko było robić, ale teraz kontuzje wyleczone są. Tak jak powiedziałem, jak będę zdrowy, będę dawał dobre walki. Na ostatniej walce troszeczkę porozsypywałem się, ale jak to mówią, wypadki przy pracy się zdarzają, głowa do góry i jedziemy dalej. Szymon Wrzesień, taksi Złotuwa, znane ci nazwisko? Czy obserwowałeś w ogóle wcześniej? Gdzieś ci się obiło uszy? Obiło mi się uszy, ale osobiście go nie znam. Tyle co wiem, że wygrał ostatnio z Marcinem Najmanem, także jest na fali zwycięstwa, także no fajnie, no. Jeżeli stwierdza, że chce się ze mną bić, ja oczywiście stoję otworem i biorę tą walkę w ciemno. A powiedz, bo tak naprawdę oglądałeś tą walkę z Marcinem Najmanem? Wiesz co, oglądałem tą walkę, jeżeli powiedzieli, że będę z nim walczył, oglądałem tą walkę. Wiesz co, no chłopak jest lżejszy na pewno, około 90 kg waży. Także, no, zaczynał chyba z większej wagi w ogóle, bo on schudł no tak, straszliwie. Szacun dla niego w ogóle, Szatoba, za to, że po prostu tą wagę rzucił. Widać, że chłopak pracuje nad tym. Obecnie chyba jest około 90, między 90 a 95 kg wagi. No dobrze, no będzie na pewno lżejszy, będzie na pewno uciekał, bo na pewno w bitkę i przepychanki nie będzie się ze mną wdawał, ale mamy game plan już na to ułożony, także będzie fajnie. A przepychanki słowne, bo na to kibice też czekają, chcą gdzieś tam usłyszeć. Taksi Złotuwa był już Fame MMA, był u Marcina Najmana, gdzieś pokazał, że potrafi tam gdzieś coś odpowiedzieć. No jasne, że tak, słuchajcie, no to jest walka, to jest showtime, to jest cała nagonka przed walką, także na pewno sobie uprzejmości nie będziemy żałować, a wyjaśnimy sobie w klatce, a myślę, że po walce możemy wyjść i jakiegoś browara strzelić. No nie wiem, czy on pije akurat, bo tak trzyma wagę, trzyma dietę, dość wyraża się niemalże, jak powiedzieli, mnich albo kaznodzieja, nawet Marcin mu to chyba zarzucał. Człowiek nie wielbłąd, napić się musi, także żeby się chłopak nie odwodnił, to wezmę po walce, przyjdę do niego z browarem, napijemy się. Najpierw trzeba zrobić robotę, dać sobie popysku, jak już zamkną się wrota w klatce, tam już nie będzie uprzejmości, tylko pójdziemy grubo i damy z siebie naprawdę 100%. To co, nie zatrzymujecie dzisiaj na treningu, trenuj solidnie, czekam właśnie na twój występ. Myślę, że sporo kibiców będzie miało okazję tutaj się wypowiedzieć w lewo, w prawo, za jednym, za drugim. Wiesz, co się będzie działo, przecież już tą huśtawkę przeżyłeś. Tak jest, psy szczekają, karawana jedzie dalej, także o to w tym wszystkim chodzi. Także ja jestem przyzwyczajony też do krytyki, także biorę to wszystko na miękko i z uśmiechem na twarzy. Także ja mam teraz inne cele niż przejmowanie się jakimiś komentarzami. Jak to mówią? Dawaj na ring, dawaj na ring. To jest Mariusza utwór, a ja będę wychodził przy innym utworze, także będzie się działo. Jakim? A to niespodzianka. Dobra, Krystian, trzymam za słowo, dziękuję bardzo dzisiaj za wywiad. Do zobaczenia. Dzięki i pozdrawiam, nie mrygajcie oczami.